close till I get up. Time is barely on our side. Tylko tym żyła media, tylko tym żyły. Wróci, kiedy wróci, zaczęli Chorwaci. No, wiadomo było, że jeśli wróci, to w drugiej połowie nie. No i zobaczmy. W reprezentacji też z Jesus. Ładne wejście, wyłożenie. No ależ teraz była okazja, by Marcelo dał prowadzenie. Ale to wszystko nic, bo najważniejsze w stylu piłka. Wiadomo, graczy byłych bądź obecnych Realu. Był Danilo, był Marcelo oczywiście, ale popatrzmy, bo teraz okazja. No. Umiejętnie głową Modric w pole karne, okazja. Oj, mamy, proszę Państwa, blisko, 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 ale niestety troszkę zabrakło. Poszedł w dobrym kierunku, jak widzieliśmy, Alisson. Mogła Chorwacja prowadzić w tym spotkaniu w 13 minucie. Mówiliśmy, że te stałe fragmenty są groźne, a teraz błąd, ale z faulem. Ale świetnie Chorwacja, bardzo wysoko, bardzo agresywnie. Wspominałeś o tym, że potrafią sfinalizować. Najważniejsze przy stałym fragmencie na pewno jest zawodnik uderzający, a Modric. Może chyba mogą piłkarze Chorwatów zamawiać, w które miejsce ma być bolesny i skutkowały po prostu no, rezygnacją czy też podziękowaniem. No, zobaczmy, teraz z tego pressingu może być bramka, ależ Alisson na raty, ale łapie. Ale jeśli kogoś mielibyśmy wskazać teraz bliżej jako zespół do odniesienia zwycięstwa, to są to Chorwaci. Bardzo wysoko, bardzo agresywnie, a nieco ospała. Jak byłby w stanie zagrać i to również byłby wymieniany jako jeden z najlepszych na tej pozycji. No teraz... Potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, nastawieni dość agresywnie, chyba do ślizgu Kramaricza, nie było powodów do tego, żeby w ten sposób się zachować. Piękna pogoda, sporo jak widzimy kibiców z Brazylii. Jest teraz okazja, Coutinho szuka tam miejsca do oddania strzału. Potrafi, ta oskrzydlająca. Dobre, zdecydowane wejście teraz Chorwatów i była szansa na to, by prowadzili w tym meczu. Znowu okazja Brazylii. Teraz zobaczymy, jak oni to wykorzystają. To mogło zaskoczyć. Zobaczmy, William Warnain, Wilona akcja, William w pole karne i okazja. Paulinho przed pole karne. A już jest Wida. To nie tak miało być. Ale spokojnie Subasic wszystko wyjaśnił. To jest zastanawiające, jest Robert, to ustawienie, bo tak Wida nie grywa jako boczny lewy. Na którym wszyscy czekają. Znowu świetna akcja Jesusa indywidualna. 21 lat. Najmłodszy z wszystkich tych chłopaków. No i znowu. Ale najczęstszy obrazek chyba dzisiejszego popołudnia to jeden z leżących Brazylijczyków z grymasem, ale rzadka sytuacja. Żółta długa kartka, tym razem dla Persicia. Rzadka sytuacja. Modric stracił piłkę przy wyprowadzeniu i z tego Brazylijczycy chcieli skorzystać. Brazylijczyków wychodzą Chorwaci, Rakitic na wolne pole, ale tutaj wyczuł całe tak w stylu Neymara za pędy Rebicia, bramkarz brazylijski Alisson. O, nieprzyjemnie trafiony Rebic. Leżał przed chwilą. Zapraszamy teraz na Teleexpress. No i Michael Oliver, ten, który miał groźby pod swoim adresem nie po spotkaniu Polska-Nigeria, ale po meczu Wersali. Który ucierpiał w końcowych minutach tej pierwszej połowy. Dobre wybicie przez Lovrena. Ja nie bronię sędziego. Są takie, a nie inne, bo to gra towarzyska. Nie ma spalonego. Spalony. Ale sam pomysł na rozegranie tej akcji kapitalny. Tam szukał Jezusa Willian. No ten z strony jest Willian. Szukał miejsca. Ach, nie zamknął tego Marcelo, bo zobaczymy, czy będzie pierwszy celny strzał na bramkę. Niestety jeszcze nie. Marcelo z daleka. Marcelo! Taki lewy obrońca, który robi wszystko. Potrafi bronić, potrafi atakować. Najczęściej przy piłce chyba w pierwszej połowie, jeśli chodzi o reprezentację Brazylii. Tak, z właściwą decyzyjnymi, ale i defensywnymi. Nie ma autu, William. Będzie wpisze się dzisiaj tutaj w protokół tego meczu swoją bramką. Ciekawie to rozegrane, ale źle. Przypadkowo chyba troszkę połapali się Chorwaci. Szybko wyszli ze swojej strefy obronnej. Pomysł dobry, ale wspominałeś, że często będzie pokazywał. Coutinho, Marcelo. Jak to rozegra? Troszkę indywidualnie. Neymar. A proszę. Bardzo, bardzo rozsądnie. No zobaczmy, bo teraz okazja, no i musiał popisać się świetną interwencją Alisson.
a strzelał, jak widzieliśmy, Perisic. Brazylii. Zaczęło się od Neymara, pana chorągiewka, takie niedowierzanie brazylijskich kibiców, taki zawód, że jednak spalony, że nie mógł pokazać w tej Brazylii, ale popatrzmy na akcję, która może przynieść w końcu bramkę w tym spotkaniu. Perisic w pole karne, dobra interwencja Thiago Silva. Od dawno nie widzieliśmy Chorwatów w polu karnym Brazylijczyków, nieco cofnięci. Kramaricza, który zszedł ze środka. Zresztą też wymienność pozycji, to jest dzisiaj charakterystyczne nie tylko dla Chorwatów, ale dla wielu reprezentacji. Pierwszy faul Rakitica na Neymarze, niedawnym klubowym kolegą. Jeśli chodzi... Więcej szybkości, dynamiki w grze, a wszystko co najlepsze na mundialu. Patrzmy, Neymar, pole karne, Neymar! Aj, jak to było pięknie zrobione! No coś niesamowitego. Warto było czekać te 68 minut na to, co zrobił Neymar w tej chwili, bo nic ciekawszego do tej pory na boisku nie widzieliśmy. To pomilczmy i popatrzmy razem z Państwem. I teraz jest okazja, by w tym meczu było 2-0, ale w porę wróci Chorwacji. Bo ta gra w obronie ich też pewnie kosztowała. Szansa na dośrodkowanie. Co zrobił zresztą Kretmeta, akcja Brazylijczyków. Jest okazja. William, ostry kąt. Mówię o rezygnacji z Zinedina Zidana, tak? U szczytu, kiedy... Co masz jeszcze z tym Realem osiągnąć? Teraz Neymar. Popatrzył, co się stało. No tak jak Rakitic był zdziwiony przed chwilą, prawda? To w tej chwili Rakitic zachował się nieelegancko. A te faule Chorwatów rzeczywiście Perisic momentami czeka tam w polu karnym. Zobacz, przed polem karnym, no ale... Daleko. Ale spróbować trzeba. Ciężko było tym uderzeniem zaskoczyć. Ciężko było zaskoczyć, czy też daleko było, żeby zaskoczyć. No to jego bramka, Danilo. I teraz wiadomo było, że test meczu, przypomnę, 10, drugi z nich, nie ma spalonego. No i co? A jednak. Czyli warto było czekać nawet na doliczony czas, tak jak na powrót Neymara, bo świetne podanie, słabe zachowanie całej linii obrony zespołu chorwackiego. Zły moment do wyjścia, zostawienia Brazylijczyka na pozycji spalonej. Świetna akcja i kapitalna finalizacja tej akcji. No myślę, że kto jak kto, ale on czekał na tę bramkę. Fajnie, że u siebie. Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.